Witam Was bardzo serdecznie. Kanał Rengraf Anna Mandrela, niedziela godzina 19, czyli jak zwykle pora na cykl, czytamy razem. Witam zarówno starych, jak i nowych widzów. Wielu z Was śledzi ten cykl, ale mamy też sporo nowych widzów, zatem zachęcam do playlisty, gdyż tutaj niejako każdy odcinek jest kontynuacją poprzedniego. A też dobrze, żebyście sięgnęli po poprzednie cykle, czyli takie jak 24 tezy to mistyczne na przykład, czy też inne, które tutaj na tym kanale się pojawiały, na przykład o książce, oni jego zdetronizowali. Zobaczycie to na stronie głównej mojego kanału, różne playlisty, czy to też w historii kanału. Zachęcam Was do śledzenia, ponieważ dzisiejszy odcinek to jest niejako kontynuacja. Przede wszystkim zachęcam Was, żeby nabyć książkę, którą czytamy, żeby czytać razem z Wami w sklepie AMDG, do którego zobaczycie link pod filmem i na filmie książka Teologia jej istota przymioty i rozwój według zasad świętego Tomasza Zakwinu książka jest ze wstępem księdza doktora Piotra Dzierżaka została wydana przez wydawnictwo pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej ja też tutaj taki swój mały fragment na tylnej okładce napisałam kanał Ręgraf objął książkę patronatem i zapewne być może Wam pomoże zrozumienie tej książki, nabycie jej razem w pakiecie z moją rozprawą doktorską o tomizmie i modernizmie, gdzie staram się skonfrontować ze sobą myśl Garigula Granża, który uważał się takim ostatnim tomistą, a Thierry de Chardin, czyli modernisty. I to, o czym będziemy, moi drodzy, już wkrótce mówić w tej książce, to takie pytanie o to. Czy i w jaki sposób teologia może się rozwijać? Pytanie bardzo aktualne na dzisiejsze czasy, na czasy, które przez wielu, coraz więcej osób to dostrzega, są określane mianem kryzysu w Kościele, już coraz większego. Możemy zadać pytanie, co nas czeka w Kościele w tym roku, który się rozpoczął w 2024 roku. To wszystko, co widzimy, jakże jest różne od tego, co Kościół głosił przez wieki. Ostatnio mieliśmy ten tak zwany Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, gdzie kardynał Reś mówił, że przez wiele lat jego zdaniem Kościół błędnie miał stosunek do Judaizmu i teraz powinniśmy mieć jego zdaniem, Taki nowy stosunek do judaizmu, który by miał polegać właśnie na tych obchodach, dni judaizmu, no, gdzie tutaj jest miejsce, naprawdę. I dlatego zachęcam Was do sięgnięcia po te książki, żeby zastanowić się nad tym, co tutaj jest najistotniejsze, czyli nad samą istotą, nad sensem teologii, czym jest teologia. I teraz już od kilku tygodni. Zanim dojdziemy do tego głównego pytania, czyli w jaki sposób my możemy mówić o rozwoju teologii, to też jest jeden z tematów, którym ja się zajmowałam w mojej rozprawie doktorskiej i gdzie też o tym mówimy. Też miałam taki cykl, gdzie, gdzie mój doktorat był na tym kanale analizowany. I w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, czym jest nadprzyrodzoność. Wcześniej jeszcze. Mówiliśmy o teologii jako o umiejętności, a umiejętności rozumianej jako pewnego rodzaju wiedzy, i mogłoby się wydawać, że ta, tak zwana, właśnie wiedza, rozumiana jako umiejętność, no to jest to samo co mądrość. A dzisiaj jeszcze się pojawia termin mądrość. Czym to się różni od tej umiejętności? Otóż ksiądz Zzychryński pisze, że mądrość, nie ogranicza się do dziedziny wniosków, jak to było wcześniej, gdy mówiliśmy o właśnie takiej, takiej umiejętności, rozumianą jako właśnie takie zdobywanie czy też analizowanie pewnej wiedzy, ale mądrość idzie dalej. Mądrość w każdej sprawie, jaką się zajmuje, jaką bada, stara się sięgnąć do pierwszych zasad, do takich zasad, które będą. Źródłem i które będą początkiem dla każdego e, wniosku. Mądrość zawsze dąży do samego jądra rzeczy i wykazuje wewnętrzną rację prawdy. E, mądrość jest również cnotą. E, zobaczmy tutaj, jeszcze tego akurat e, z fragmentu nie ma w książce, jak e, święty Tomasz Zakwinu, mądrość. Definiował, jak to właśnie brzmiało w jego definicji. Otóż zdaniem świętego Tomasza Zakwinu prawdę można ujmować w rozważaniach dwojako. Po pierwsze, jako poznawalną w niej samej, a po drugie, w czymś innym. Czyli dwie kwestie. Jedna rzecz, czyli coś jest samo przez się jasne. Coś, co stanowi zasadę, którą od razu intelekt ujmuje, a druga sprawność, i ona bardziej doskonali intelekt, i właśnie bardziej jest związana z tym, że właśnie człowiek jest człowiekiem rozumnym, że ma tą zdolność do analitycznego, abstrakcyjnego myślenia. Dlatego właśnie prawdę zaś poznawalną w czymś innym intelekt nie ujmuje od razu ale musi posługiwać się rozumowym badaniem, dochodząc do niej jako do kresu. Musi posługiwać się rozumowym badaniem, dochodząc do niej jako do kresu. To zaś może zachodzić dwojako, już to w pewnym rodzaju poznania, już to we wszelkim ludzkim poznaniu, ponieważ to, co w stosunku do nas jest później poznawalne, w natury swej jest najbardziej poznawalny, jak to się mówi w pierwszej księdze fizyki. Tutaj jest nawiązanie do Arystotelesa. Chodzi tutaj na przykład o, głównie o, o byt, o to, co istnieje. My, jako tako, hmm, poznajemy różne rzeczy i z nich dochodzimy do a, pojęcia bytu. Nie widzimy nigdzie bytu jako takiego, ale widzimy, że rzeczy y, istnieją. Tak też, jak wcześniej mówiliśmy o gatunkach na przykład, że to już jest taki kolejny stopień poznania. A to, co jest kresem wszelkiego ludzkiego poznania, pisał dalej święty Tomasz Zakwinu, jest z natury swojej pierwszym i najwyższym przedmiotem poznania. Mądrość odnosi się właśnie do takiego przedmiotu, ponieważ ujmuje najwyższe przyczyny, jak jest powiedziane w pierwszej księdze metafizyki. Dzięki temu Mądrość należycie osądza wszystkie rzeczy i porządkuje je, gdyż nie ma doskonałego i powszechnego sądu o rzeczach, jeśli nie sprowadzi się do pierwszych przyczyn. Być może chcielibyście tutaj e, zadać pytanie o relację pomiędzy fizyką a metafizyką. E, ona się już pojawiała, gdy analizowaliśmy właśnie ten, ten mój doktorat, tomizm Gary'ego Lagrange'a wobec wizji filozoficznej e, Thierry de Chardin. I tutaj zachęcam Was do sięgnięcia po książkę lub do prześledzenia playlisty. Jak jeszcze mamy rozumieć mądrość? Tutaj w książce ksiądz Żusliński nawiązuje do Arystotelesa. Arystoteles sformułował takie pięć warunków mądrości. Po pierwsze, prawdziwa mądrość pod pewnym względem poznaje wszystko. Ponieważ patrzy ze stanowiska pierwszej przyczyny. Więc się tylko nie skupia na tych zjawiskach, na tym, co zmienne, na tym, co późniejsze, tylko bada wszystko z tej pozycji takiej najdoskonalszej. Szuka tej pierwszej przyczyny. I druga, drugi warunek. Mądrość zajmuje się tym, co jest dla rozumu najtrudniejsze. Ponieważ. Pierwsza przyczyna jakiegoś porządku jest zawsze najbardziej oddalona od zmysłu, więc chociaż od tych zmysłów my wychodzimy, bo tutaj realizm Arystotelesa, jak i Tomasza, mówi nam, że my musimy od tego świata zmysłów wyjść. To nie jest tak jak u Platona, gdzie była tak zwana platońska Amamneza, i gdzie my już mieliśmy te idee od razu, tylko musieliśmy je sobie. Niejako poprzez anamnezę przypomnieć. Nie jest tak, że od razu mamy w sobie jakieś idee. My do wszystkiego dochodzimy poprzez obserwację tego świata zmysłowego. Taki jest właśnie realizm, zwany realizmem umiarkowanym. W takim programie na kanale, gdzie rozważaliśmy spór o uniwersaliach, trochę też o tym mówiliśmy. Więc to jest najtrudniejsze dla rozumu dojście właśnie do tego, co jest już oderwane, oddalone od tego, co zmysłowe. Dlatego właśnie mam tej nazwę mądrości. Trzeci punkt. Mądrość powinna posiąść największą pewność w danym porządku. Ponieważ na niej buduje się wszelkie wnioski tych umiejętności, które są od niej zależne. Czyli zawsze, jeśli mamy różne nauki i mamy jakiś ten poziom abstrakcji, to tak to było. Właśnie tradycyjnie, dzisiaj ten porządek jest odwrócony. E, taki też nagrałam program o Boecjuszu i Wittgensteinie: dwóch spojrzeniach na filozofię religii, gdzie właśnie ten wiek XX: mamy Wittgensteina, mamy koło wiedeńskie, e, odwrócenie całkowicie metafizyki, skupienie się tylko na tym aspekcie biologii, e, na tym aspekcie przyrody, zupełnie inaczej e, twierdzono wcześniej. Te nauki, które były bardziej abstrakcyjne, odznaczały się wiedzą pewną. Te nauki, które badają to, co zmienne, takie jak biologia, nie będą miały aż tak dużej pewności. O tym już sobie też wcześniej e, mówiliśmy, ale tutaj też ta prawdziwa mądrość e, jest jeszcze taka, że kieruje niejako wszystko, wszystkie zasady do właściwego celu. Takie tutaj jeszcze mamy. Ujęcie. Mądrość nie może otrzymać zasadniczych podstaw swoich od żadnej umiejętności odnośnego porządku, ale podaje raczej innym umiejętnościom zasady, kierując je przez to do własnego celu. Po piąte, mądrość ma prawo wydawać sądy o prawdzie wniosków podwładnych sobie umiejętności. Tutaj mamy jakąś taką już wiedzę pewną, możemy mówić o. Prawdzie, prawda jest też tym aspektem, który najbardziej został przedefiniowany w ostatnim czasie. Jest tutaj odwołanie do artykułu 6. pierwszej części sumy teologicznej, tego też fragment sobie tutaj przeczytamy, tego co Święty Tomasz pisze tam o mądrości, nawiązując również między innymi do Świętego Augustyna ponieważ rzeczą mędrca jest kierować i sąd wydawać sąd zaś o rzeczach niższych urabiamy i wydajemy ze stanowiska przyczyny wyższej dlatego za mądrego w jakimś zakresie uważa się takiego kto ma na uwadze najwyższą przyczynę tego zakresu na przykład w zakresie budownictwa inżyniera budowlanego który kreśli i przeprowadza plan domu uważa się za mądrego i za budowniczego Zestawieniu z niższymi robotnikami, którzy obrabiają drzewo lub przygotowują kamienie. W tym to sensie wyraził się opostoł jak mądry budowniczy założyłem fundament. Tak samo w zakresie całego życia ludzkiego za mądrego uznamy człowieka roztropnego, o ile skierowuje postępki ludzkie do należytego celu. W tym sensie wyraża się księga przypowieści mądrością jest mężowi roztropność. Za najbardziej mądrego uważamy takiego człowieka, który zna najwyższą bezwzględnie przyczynę wszech rzeczy Boga. Stąd mówi się potocznie o mądrości, świadkiem tego Augustyn, że jest to znaństwo spraw bożych otóż nauka święta i to jest właśnie jej najbardziej właściwym rysem. Wyrokuje ona o Bogu jako o najwyższej przyczynie, i to nie tylko zajmuje się tym, czego można dowiedzieć się o Bogu ze stworzeń, do czego doszło poznanie filozofów, stosownie do słów apostoła, co o Bogu poznać można, jasne jest wśród nich, ale co więcej, czy tutaj święty Tomasz zauważa, że teologia idzie jeszcze dalej niż filozofia tym, co on sam wie o sobie samym, a czego nam udzielił drogą objawienia. Stąd nauka święta jest mądrością najwyższego stopnia, czyli bada nie tylko to, do czego może dość filozof, o czym mówiliśmy, na przykład pięć dowodów na istnienie Boga, ale zajmuje się również objawieniem, czyli tym najwyższym, tym, co Bóg mógł największego przekazać człowiekowi. Yy, nauka święta nie zakłada swoich zasad wyjściowych od jakiejś ludzkiej wiedzy, ale od wiedzy Bożej. Ta zaś jakoby względnie najwyższa mądrość kieruje wszelkim naszym poznaniem. Ksiądz Żychliński, nawiązując do tych fragmentów św. Tomasza z Akwinu, tworzy tutaj taki podział, opisuje go w ten sposób, mądrość względna i partykularna, taki jest niższy stopień mądrości, która e, bada pierwsze przyczyny jakiegoś porządku. Czyli, nie wiem, mamy nawet jakiś e, wzór w matematyce, staramy się go rozwiązać, dojść jakiejś, jakiejś pierwszej przyczyny rozwiązania e, problemu, dojść gdzieś skąd się coś wzięło. Natomiast mamy mądrość bezwzględną i powszechną, które. Się wznosi do pierwszej przyczyny Wszechrzecz. rzeczy. tutaj już do Boga. W tej mądrości bezwzględnej, gdyż może być właśnie takie, takie dochodzenie na gruncie czystej filozofii, rozważanie tego, ale właśnie ta mądrość bezwzględna już się będzie odnosić do Boga. Tutaj znowu mamy, żeby to lepiej wyjaśnić, dwa porządki. Ostatnio mówiliśmy od, o nadprzyrodzoności, więc e, zachęcam Was do odświeżenia sobie tego. Mądrość może mieć dwa rodzaje e, charakteru. Dwa, może być przyrodzona albo nadprzyrodzona. Mądrość przyrodzona oczywiście jest związana po prostu z naszym rozumem przyrodzonym, jest też związany z rozumem naturalnym, który wnosi ze stworzenia do poznania Boga jako do pierwszej przyczyny przybytu. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że dzisiaj to, co zostało orzeczone na pierwszym soborze naturalnym, czyli że człowiek rozumiem naturalnym może dojść do poznania Boga, jest niejako zapomniane. O tym się mało mówi, ale to zawsze Kościół głosił. Druga kwestia to poznanie Boga już w ten sposób nadprzyrodzony, w jaki to e, może być w ten sposób nadprzyrodzony. Albo za pomocą daru mądrości, więc mamy tutaj dary. Dary Ducha Świętego, też ten dar mądrości, albo przy pomocy nadprzyrodzonej, jeśli człowiek jest wierzący, opiera się na prawdach wiary, ma jakąś pomoc nadprzyrodzoną i pilnie własną pracą do tego dochodzi. Czyli właśnie tutaj też mówiliśmy wcześniej, że to jest też praca człowieka, że nie jest tak, że w wyjątkowych przypadkach ktoś taki dar otrzymuje. Na przykład mieliśmy Dzieci fatimskie, które jakoś szczególnie nie były teologicznie rozeznane, czy, czy Bernardette z Lourdes, która no, w ogóle nie miała takiej wiedzy, przecież, ale nagle, nagle otrzymują taki dar mądrości dotyczący pewnych aspektów teologicznych. Ale to jest rzadkość. Raczej częściej polega to na takiej wytrwałej pracy. Na przykład, jeśli ktoś będzie chciał zacząć studiować, działa św. Tomasza Zakwinosu Meteologiczną, do czego zachęcam, to z pomocą łask, z pomocą wiary, taką mądrość właśnie właśnie posiądzie. To też tutaj ej, niejako się staramy zrobić na tym kanale. I tak jak sami widzicie, nie jest to łatwe, bo czasami też piszecie, że jest to trudne, ale wydaje mi się, że to rodzi dużą satysfakcję, jeśli już się w to zagłębimy, jeśli pewne rzeczy zrozumiemy, jeśli pewne rzeczy staną się na, dla nas jaśniejsze. I jak już wcześniej mówiliśmy o tej mądrości, to właśnie teologia jest tą nauką, która jest tą mądrością bezwzględną i nadprzyrodzoną. Jak kiedyś teologia była nazywana królową nauk, dzisiaj od tego się odchodzi. Dzisiaj często zamiast teologii będzie jedynie mowa o jakimś tam. Religioznawstwie, badaniu porównawczym różnych religii. I tutaj już nie ma tego aspektu teologicznego, bo nie ma tutaj prawdy. Nie mówi się o tym, gdzie jest ta prawdziwa religia, gdzie jest e, prawda. Stawia się różne wierzenia na równi, jakby to były różne potrawy w różnych restauracjach. Tak? Do tego jest to wszystko sprowadzone, nie do szukania najwyższej przyczyny. Yy, jeszcze tutaj na koniec ciekawy cytat z księdza Rzychlińskiego, nad którym warto się zastanowić, który może wzbudzić w Was pewne pytania, który może być kontrowersyjny. Więc pisze ksiądz Rzychliński tak: Teologia ma prawo i obowiązek oświadczenia, czy wyniki, do jakich umiejętności przyrodzone dochodzą, zgadzają się z jej pewnikami, czy nie. A tym samym, czy są prawdziwe, czy też fałszywe. Wszystko, co nie zgadza się z pewnikami teologii, należy odrzucić jako fałsz, bo prawda czysto rozumowa nie może stać w sprzeczności z prawdą wiary. I tutaj warto posłużyć się jakimś przykładem. Moim zdaniem, szkoda, że ksiądz Grzychliński jednak pewnych przykładów nie podaje. Widać, że to jest taki wykład dla. Osób już niejako w temacie bardziej rozeznanych. Ja jednak twierdzę, czytając to zdanie, że trzeba naszym widzom na dzisiejsze czasy do tego podać jakiś przykład, bo o co tutaj chodzi, jak, jak, to ma, jak to ma wyglądać. I tutaj polecam Wam w tym kontekście przeczytać encyklitkę papieża Piusa XII Kumani Generis, która jest dostępna w internecie. A, a którą o wiele dokładniej analizuje właśnie w swoim doktoracie Tomizm Garygula że wobec wizji filozoficznej Thierda de Chardin. Jeszcze raz zachęcam, żeby to zakupić właśnie w pakiecie razem z książką księdza Żynchlińskiego. E, to Wam e, da o wiele więcej niż słuchanie tych moich tutaj wykładów, gdyż nie jestem w stanie e, rzeczywiście wszystkiego powiedzieć, Mamy tutaj bardzo wiele e, bardzo wiele wątku, więc. Rzeczywiście, jest tutaj takie moje bardziej luźniejsze omówienie tematu, niż w przypadku doktoratu, gdzie wszystko ma swój przypis, ale właśnie to zdanie mi się skojarzyło. No bo jak to ma być, że te inne nauki mają się zgadzać z teologią? Zwykle w tych różnych kwestiach nie ma takiego problemu, ponieważ teologa tak naprawdę. Nie interesuje to, jaka jest na przykład wielkość płuc, żeby. Przecież teolog się w ogóle tym nie zajmuje, czy też w jaki sposób rosną jakieś drzewa, czy w jakiś sposób rozmnażają się jakieś zwierzęta, czy ile mamy gatunków danych zwierząt i gdzie zamieszkują, czy też jaki jest ich kolor piór i oczu, i na co chorują tym się teolog przecież nie, nie zajmuje, więc jaki tutaj jest przypadek. I właśnie w encyklice Humani Generis papież Pius XII opisuje zagadnienie poligenizmu, które było taką właśnie hipotezą naukową przez długi czas rozważaną. Chyba dalej jeszcze rozważaną, ale ja też czytałam taki artykuł, też chyba na kanale kiedyś mówiłam, jak ten temat był omawiany że nawet różne badania genetyczne pokazują, że e, raczej e, naukowcy skłaniają się ku temu, że wszyscy ludzie mieli pierwszych rodziców. Ale ten poligenizm zakładał, że nie było tak, e, że e, byli jedni rodzice, tylko że nie wiem, tu była dwójka, tu dwójka e, gdzieś tam jakieś inni ludzie równolegle. I dlaczego tutaj teolog e, się z tym katolicki nie może zgodzić się, tylko pisze Pius XII, otóż e, wtedy y, byłby problem z nauczaniem o grzechu pierworodnym, ponieważ cała nauka kościoła katolickiego, e, notabene dzisiaj o tym grzechu pierworodnym chyba mało też kto pamięta, mało się w ogóle o tym mówi, a to jest też bardzo ważne zagadnienie, czy też o ranach po grzechu pierworodnym, to jest bardzo ważne zagadnienie, e, mało kto o tym mówi, jakie to jest ważne, a przeciwieństwem tego jest naturalizm, czyli taki pogląd, że właściwie każdy człowiek od razu powinien być doskonały i dobry, a jednak no, tutaj doktryna katolicka naucza, że człowiek po tym grzechu pierworodnym jest zraniony. Nie całkowicie zepsuty, tak jakby tego chciał Luter, ale zraniony. I tutaj Pius XII pisze tak. Nie wolno wiernym przyjmować opinii, której właśnie zwolennicy tego poligenizmu twierdzą, że po Adamie istnieli na ziemi ludzie, którzy nie pochodzili od niego jako prarodzica drogą naturalnego rozmnażania się lub że Adam oznacza pewną liczbę prarodziców. Okaże się bowiem całkiem niemożliwe wtedy, jakby się dało pogodzić taką teorię z nauką źródeł prawdy objawionej i dokumentów Kościoła nauczającego o grzechu pierworodnym. Który pochodzi z grzechu, rzeczywiście popełnionego przez jednego Adama, i przeszczepiany rodzeniem na wszystkich jest zarazem wrodzony grzechem własnym każdego człowieka. Więc tutaj w, w, właśnie mamy, mamy ten taki konflikt, tak, pomiędzy, pomiędzy teologią, a e, takimi hipotezami, które wychodzą z nauk przyrodniczych. Być może tym nie widzieliście. No i w tym momencie. Teolog katolicki jest zobowiązany do przyjęcia tego, co, co głosi wiara, jako że to jest ta wyższa instancja, ta wyższa przyczyna, wyższa mądrość. W momencie, w którym to odrzucimy, a dzisiaj jest powszechnie to odrzucane i rzeczywiście dzisiaj mamy taki rodzaj sprowadzania teologii, już to wtedy nie będzie teologią, ale... Religii do rangi właśnie takiej kultury, jak to wcześniej określiłam, jako jednej z wielu restauracji, i to też jest niejako przyczyną tego międzyreligijnego dialogu, z którym mamy do czynienia. Pius XII pisał jeszcze tak. A więc są tacy, co przyjąwszy nierozważnie i bezkrytycznie system ewolucyjny, w samej dziedzinie nauk przyrodniczych nieudowodniony dotychczas bezspornie. Tłumaczą nim powstanie wszystkich rzeczy skłaniając się lekkomyślnie, komunistycznej, impanteistycznej hipotezie nieustannej ewolucji wszechświata. Tym właśnie poglądem posługują się chętnie zwolennicy komunizmu do skutecznej propagandy, materializmu dialektycznego, celem pozbawienia ludzi jakichkolwiek pojęć o Bogu. Nie dziw po tym, że podobne nowości wydały już zatrute owoce we wszystkich prawie gałęziach teologii. Podaje się w wątpliwość możliwość udowodnienia istnienia Boga osobowo argumentami zaczerpniętych z rzeczy stworzonych bez pomocy boskiego objawienia i łaski Bożej. Przeczy się prawdzie o początku świata, twierdzi się, że stworzenie świata było konieczne, bo pochodzi z koniecznej szczodrobliwości boskiej miłości. Odrzuca się też wiedzę uprzednią o Bogu, odwieczną i mylną o wolnych uczynkach ludzkich. Wszystko to jest sprzeczne z orzeczeniami Soboru Watykańskiego I, dlatego też zachęcam Was, bo to jest bardzo ciekawe, żebyście sobie te orzeczenia Soboru Watykańskiego I prześledzili, jakże to jest też inne, jeśli chodzi o te refleksje, które się pojawiły na Soborze Watykańskim II. Pod wieloma względami widzimy tutaj e, zupełnie inny kierunek. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie, napiszcie co myślicie, zostawcie swój komentarz, bo chętnie też do tych waszych komentarzy się odniosę, zadajcie pytanie. Jeszcze raz odsyłam Was serdecznie do zakupu książek. Jeśli chcecie, możecie również wesprzeć mój kanał. Na dzisiaj to już koniec. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.